Jest z nami Dawid Szurmiej, dzień dobry, organizator tego festiwalu. Jest Michał Piruk, choreograf. I chcę Państwu przedstawić Izabelę Rzeszowską, która bierze udział w spektaklach pokazywanych w trakcie tego festiwalu. Najpierw powiedzmy, gdzie się wszystko odbywa, gdzie jest główna scena? Wszędzie. W tym roku przejmujemy całą Warszawę. Przez 10 lat próbowaliśmy stopniowo się rozszerzać. W tym roku udało nam się to. Ale oczywiście epicentrum będzie na Placu Grzybowskim, w Teatrze Żydowskim i na Próżnej. Ale też jesteśmy po drugiej stronie Wisły, w składzie Butelek, w Hydrozagadce, w La Plai. Przygotowaliśmy szereg atrakcji, bo nie chcemy, żeby festiwal był kojarzony wyłącznie z kulturą tradycyjną, której oczywiście będzie mnóstwo, ale będą też duże innowacje. No i to wszystko raczej po drugiej stronie Wisły. Między innymi Michał przygotowuje warsztaty taneczne w La Plai. Jestem zepchnięty na obrzeża. Jest jeszcze most po drodze, Michale. Jest jeszcze tak. Wyobraź sobie, że prowadzisz taki orszak korowód. Żydowski, korowód przez most Poniatowskiego. Mogę tutaj być pełen obaw, że mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ze względu na ruch drogowy. Ale to może też długo trwać, akurat dojdziesz na koniec festiwalu. Aczkolwiek pamiętam, jak jeszcze robiłem festiwal na Próżnej i wtedy można sobie było pozwolić, żeby korowód prowadzić przez cały Plac Grzybowski. Za to właśnie mnie wyrzucono na drugi brzeg. Dobrze, Iza, żeby sprawdzić, jak dużo można zrobić po drugiej stronie Wisły. Opowiedz, gdzie ciebie będzie to można. To będziesz musiał w takim razie przeprowadzić i zrobić łącznik. Zawsze bardzo chętnie Teatr Żydowski bierze udział w festiwalu. Co roku wystawiamy jakiś spektakl, albo zaczynamy festiwal właśnie spektaklem, albo go kończymy. W tym roku są aż 4 spektakle Teatru Żydowskiego. Nieoficjalnie festiwal zaczął się wczoraj Dybukiem ze wspaniałą rolą Szymona Szurmieja, który 90 lat, a nadal jest na scenie w świetnej formie. Dzisiaj jest spektakl pod tytułem Kawka tańczy i tam moi koledzy z teatru też będą występować, a czeka nas jeszcze spektakl pod tytułem Marienbad w reżyserii Macieja Wojtyszki. Komedia. I to gdzie będzie można zobaczyć? Na scenie Teatru Żydowskiego. Również wszystkie spektakle są na scenie Teatru Żydowskiego i godny polecenia jest też spektakl pod tytułem Noc całego życia. To jest ostatnia noc Korczaka przed wyjazdem z dziećmi, wiadomo w którą stronę. W reżyserii właśnie Szymona Szurmieja i z główną rolą Jerzego Walczaka. A, to może być dobre nazwiska spektrum. Padają. Powiedz właśnie o gwiazdach. Kto się pojawi na festiwalu? Słuchajcie, będzie mnóstwo gwiazd, ale mówiąc o Kawka tańczy, jest jedna świetna osoba. Przyjeżdża Timothy Daly. To jest australijski autor tej sztuki. Mało kto wie, że Kate Blanchett zaczęła swoją wielką karierę od tej sztuki. Więc to jest naprawdę, naprawdę rarytas, bo to jest polska prapremiera. Warto wpaść, tym bardziej. A z gwiazd, gwiazdy siedzą tu na kanapie obok mnie. Dziękuję. A poza tym będzie Kaja. Będzie Joshua Nelson, będzie Tomasz Stańko. Wow. Świetnie. Będzie to Krzysztof Kiliański. Będzie mnóstwo fenomenalnych koncertów. Będzie Rafał Rogiński. Będzie taki zespół, który się nazywa The Other Europeans. No i każdy powiedział, no kim są ci inni Europejczycy. A to jest 12 najbardziej znanych europejskich klezmerów. Iron Davis, on jest Amerykaninem akurat, ale wbił się jako Europejczyk na 12. I to są naprawdę, naprawdę. Będzie Christian David w tym zespole. Fenomenalna noc klezmerów nam się szykuje. To są biletowane imprezy? Nie, akurat te nie są biletowane. Na Joshua Nelsona będzie można przyjść tak po prostu. Tak samo na koncert finałowy, na Kaję, na Rafaela Rogińskiego. To jest bardzo ważne. 10. edycja i 200 aktywności tak naprawdę, różnych. Prawda. No ale entuzjazm, z jakim o tym mówicie, dni... gwarantuje rozrywkę fantastyczną. Także bardzo dziękuję. 200 aktywności, czyli 20 na dzień. Zapraszamy Państwa. Trzeba znaleźć taki czas, żeby tam gdzieś się zatopić. Trzeba wziąć wolne na 10 dni i dołączyć do nas. Gdzie tam OWD, bo za późno, bo teraz już wiesz. Ale koniecznie, żeby każdy z Państwa przewidział coś takiego jak wizyta w okolicach Próżnej i Placu Grzybowskiego, bądź po drugiej stronie, tam gdzie Ty zapraszasz. To mogą nasi widzowie mieć dylemat, czy przyjeżdżać do Warszawy, czy wręcz przeciwnie, do Gdańska, bo tam też piękna pogoda i wiele atrakcji, ale... Ale La Plaja, mamy plażę tu i Michała. Ale przenieśmy się zatem, proszę Państwa. Nie, Sopot, drogi Michał. Zimowicie pędzi wiatr, słyszysz nas? Pozdrawiamy, dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy.